Sprzęt i oprogramowanie, bo z tego składał się zakup Komendy Głównej Policji, mówię wyłącznie o informacjach dostępnych w mediach, nie uczestniczyłem w tym, więc sprzęt i oprogramowanie jest klasycznym sprzętem i oprogramowaniem powszechnie dostępnym, rzeczywiście izraelskim, którego celem nie jest żadna inwigilacja, tylko jest. Informatyka śledcza, czyli analiza tych urządzeń, które leżą na stole, dzisiaj przed nami, w toku ich zabezpieczenia w ramach uprawnionych czynności. Czyli jeżeli jakiekolwiek organy przyjdą do Ciebie i na miejscu, będą chciały przeanalizować swój komputer lub zabrać go do siebie na badania, to te. Ten oto oprogramowanie i urządzenia, które jest nazywane bardzo mylnie służącymi do inwigilacji, absolutnie nie, ma służyć zabezpieczeniu oraz analizie danych na urządzeniach, które zostały zabezpieczone u Ciebie, bądź rzeczywiście w chmurze. To nie ma nic wspólnego z tą inwigilacją rozumianą jako Pegasus.